No, witam wszystkich. Witam Jarko, witam Jadwiga, o, witam Ritę po raz pierwszy, Łukasz Juszczyk, Ryszard, Anna. No, witam, witam wszystkich. Heniu, cześć Heniu. Cześć Mariusz. Jeszcze chwilkę zaczekamy. Minutkę, dwie. Witam, Jolu. Mariusz. Miro. Witam, Jacku. Witam, Marian. No, czekamy jeszcze chwilkę za nas późniarskich. Ale jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadajcie jeszcze przed, zanim zaczniemy prezentację. Cześć Marku. Okay. Czy Marzia pomaga w tradingu? No, czasem tak. Zresztą wiesz, orientację wyrabiam sobie. Refleks, o, w ten sposób. Nie zawsze to robię, ale w chwilach nudności to zaczynam. Zabija czas, dokładnie. Cześć, Eddie. Ok. Mam nadzieję, że wszyscy dostali e-mail ode mnie na temat JP Spectrum. Coś, Rito, masz coś problem z głośnikami. Powinnaś mieć głos teraz. Także nie wiem, dlaczego nie słyszysz. Wszyscy mnie słyszą? Napiszcie mi, czy tak, czy nie, czy... Okej, okay, no to super, cieszę się. Jak Radio Maryja. Nie no, nie będziemy robić konkurencji. Radio Maryja Forexu, tak? Okej, okay, Radio Maryja słychać wszędzie, rozumiem. No to wyobrażam sobie, że jesteś wiernym słuchaczem. Okej. Okay. O nie, no dobrze. Dobra. Okej, okay, no to w takim razie zaczynamy. Nagrywanie włączone. A więc w tej chwili proszę o wstrzymanie się z zadawaniem pytań ze względu na to, że będziemy na nie odpowiadać na koniec prezentacji. Mamy sporo materiału, więc w związku z tym proszę o cierpliwość i zapisanie sobie na karteczce pytań, a później możecie spokojnie zadawać je. Forex Club jest organizatorem wydarzenia, a TickMill jest partnerem. Okay. Kolejne nasze spotkanie będzie 25. Okej, okay, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat Pitchforka, przepraszam, na temat kanałów. Jest jeszcze jedno narzędzie, o którym nie wspominałem, dlatego że już zabrakło nam czasu. Jest to Pitchfork, czyli widełki doktora Andrews. Ale za chwilkę. CFD z złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73% oraz 70% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze, handlując CFD, Stickmill UK oraz Stickmill Europa. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęte wysokie ryzyka utraty środków. Okej. Okay.
Wielu z nas często zastanawia się, gdzie powędruje cena. W wielu książkach czy też na kursach jesteśmy bombardowani informacjami, że nie uda się przewidzieć kierunku trwającego czy też rozpoczynającego się trendu. Czyż nie byłoby wspaniale, kiedy z dużym prawdopodobieństwem bylibyśmy w stanie przewidzieć i określić kierunek i zakres trendu? Na pewno się ze mną zgodzisz. Otóż ta prezentacja właśnie ma za zadanie pokazać Wam narzędzie i strategię, które właśnie nam na to pozwala i jest dostępne na każdej platformie tradingu. Prezentacja to nie tylko teoria, ale również praktyczna strategia pokazująca punkty oparcia i zamknięcia pozycji. Jednym z takich narzędzi są linie trendu, proste, szybkie i łatwe w stosowaniu, pozwalające nam na analizę zmiany ceny w dotychczasowym trendzie, ewentualnie zmiany tworzącej się formacji cen, tak jak trójkąt, podwójna góra, podwójny dół, flaga, kanał i tak dalej, w czasie rzeczywistym bez opóźnień. Więc w związku z tym linie trendu są wskaźnikiem, właściwie narzędziem, które pokazuje nam zmiany trendu najszybciej, jak tylko jest to możliwe, biorąc pod uwagę same tylko i wyłącznie linie trendu. Metoda stosowana przez Andrews przyniosła mu ogromną fortunę. Duży wpływ na stosowane narzędzia w tradingu mieli jego przyjaciele Roger Babson oraz George Marshall. Zastosowali oni prawo Newtona. Warto poszperać w internecie i poczytać na temat tych ludzi. Metoda Babsona i Andrews oparte były na tym samym prawie Newtona. Action, reaction are equal and opposite. Akcja i reakcja są jednakowe i są odwrotne. Jak powstają widły? Bardzo proste narzędzie. Zaznaczmy, przede wszystkim po wieloletnim handlu Andrews spisał swoje zasady, które były bardzo istotne, czyli linia median, środkowa linia, jest narysowana w oparciu o trzy punkty zwrotne. I cena powraca do niej w 80%. Czyli jest to narzędzie, które potencjalnie pokazuje nam, co się będzie działo z ceną w 80%. Kiedy cena powróci do linii median, często tworzy się punkt zwrotny, czyli w momencie, kiedy cena powróci do niej, a może tutaj graficznie, bo obrazek jest warty tysiące słów, tak? Czyli jeśli mamy pitchfork ustawiony i cena dryfuje gdzieś tutaj i powraca do niej, to w tym miejscu wiemy, że potencjalnie w 80% ona wraca z powrotem do linii median i jesteśmy w stanie albo kontynuować trend, albo się odwraca. Zasada trzecia, kiedy cena powraca do linii median, bardzo często tworzy, a już byliśmy tutaj. Ta zasada ma do czynienia z sytuacją, kiedy cena nie dociera do linii median. Jeśli cena nie dociera do linii median, to podąża dużo dalej w odwrotnym kierunku do ostatniego swingu. Więc jak się rysuje? No przede wszystkim trzy punkty ekstremalne, które potrzebujemy znaleźć. Więc w związku z tym są to punkty P1, P2 i P3. Mamy narzędzie w MT4, które właśnie nazywa się Pitchfork i jest właśnie w ten sposób rysujemy. Bardzo prosty sposób. Jednocześnie pamiętajcie, że między ekstremalnymi liniami tworzy się tak jak kanał. Więc jest to kanał plus linia pośrodku, którą tak naprawdę rysujemy ze względu na to, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, cena może powrócić do tej linii. Zwróćcie uwagę, że cena powraca do linii median, próbuje ją przebić, nie daje rady, przebija ją, powraca do góry, do górnego kanału i wraca z powrotem, zatrzymuje się na chwilę na
na naszym na linii median i spada i podąża ku górze w dalszym ciągu w tworzącym się kanale. Tutaj mamy dwa punkty, czyli ekstremalny, który tutaj natychmiast pokazuje nam, co się dzieje. Oczywiście zwróćcie uwagę, tutaj ta sytuacja się powtarza, kiedy cena nie dochodzi do linii median i natychmiast gwałtownie ona spada. Oczywiście tworzymy kolejny pitchfork, który w bardzo łatwy sposób i zwróćcie uwagę, jak cena utrzymuje się wokół linii median. Jest oczywiście strefa, w której linia powraca. I to jest coś takiego, co wielu ludzi nie wie o tym, dlatego że tworzy się tak zwany pivot zone ze względu na to, w którym miejscu cena powróci do linii median. Więc w związku z tym ona może powrócić w bardzo prosty sposób. W strefie, która jest równa większej odległości punktów AB lub BC. I to jest właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z powrotem. Jedyną formacją, Andrews opublikował w swoim kursie, notabene ja mam kurs oryginalny, więc w związku z tym, jeśli chcecie, to chętnie udostępnię. Jedyną formacją, którą on publikował właśnie było to rozciągnięcie, powiększenie swingów. W momencie, kiedy one się powiększają, co się stanie? Czy wiecie? Zastanówcie się chwilę. Ciekawe w tą formację, że cena będzie w dalszym ciągu spadać. W związku z tym, że te swingi są coraz większe i w związku z tym ten swing kolejny będzie duży, jeszcze większy od swingu DE i będzie się tworzył tutaj. Ok, przejdźmy na realny wykres. Więc to jest narzędzie tutaj, Andrews Pitchfork, oczywiście u mnie jest MT4 po angielsku, ale to znajdziecie sobie chyba po polsku. I po prostu rysujemy, zwróćcie uwagę, że mamy ekstremalne trzy punkty. Na moich analizach na TradingView ktoś mi zwrócił uwagę, że źle rysuję Pitchfork, oczywiście jest... Powiedział mi, że się rysuje na początku trendu. Totalną bzdurą jest to, co on twierdzi, ze względu na to, że rysuje się pitchfork na każdych trzech punktach ekstremalnych, czyli w momencie, kiedy powiedzmy tutaj na przykład w tym przypadku zwrócił uwagę, tworzy się, spada cena i tak dalej. Jest jedna zasada, którą Andrews zastosował, jest to linie sygnałowe. Tak jak tu widzicie, są to linie, które myśmy tutaj narysowali, natomiast sygnałowymi liniami jest połączenie ekstremalnego P1 do jednego z punktów drugich. Zwróćcie uwagę, widzimy dokładnie gdzie i kiedy, jak pięknie tutaj przebija nam cena tą linię. Widzicie? I to jest ten sygnał, który widzimy. Oczywiście cena nie dochodzi do tej linii sygnałowej ze względu na to, że mamy bardzo dużą odległość i impet. Oczywiście widzimy tutaj na JP Spectrum impet, który w dalszym ciągu maleje. Oczywiście tworzy się tutaj dywergencja, którą jak wiemy doskonale dywergencje działają. Dodatkowym sygnałem jest to, że rysował również Andrews linie ostrzegające. Linie ostrzegające
Robił to w ten sposób. Ja tutaj narysuję to mniej więcej, żeby to. OK, przepraszam. Orientacyjnie, żeby ona złapała tutaj ten kąt. OK, teraz jest dobrze. I teraz rysujemy. Robimy to na zniesieniach, więc w związku z tym robimy to na zniesieniach 50%, prawda? OK, czyli połowa tego całego kanału i w tej chwili kopiujemy to i kopiujemy kanał i kopiujemy tą linię. Zwróćcie uwagę, widzimy jak linia, jak cena dochodzi do linii, nie ma siły wystarczającej. Oczywiście impet słabnie tutaj i widzimy dokładnie, powraca do linii, do tej linii ostrzegawczej i wraca z powrotem do góry. Co notabene możemy jeszcze raz przedłużyć. Okej. I zwróćcie uwagę, znowu dokładnie widzimy, gdzie linia ostrzegająca ostrzega nam przed zmianą ceny. To samo możemy robić z tej strony, bo oczywiście, przepraszam. Nie linię, tylko pitchfork, przepraszam. Więc raz, dwa i trzy. Trzy punkty ostrzegające. Oczywiście nie wiemy, jak tutaj sytuacja wygląda. Rysujemy 50, oznaczamy to 50%. A linię rysujemy ostrzegawcą, tak jak tutaj żeśmy rysowali ją, żeby mniej więcej ona wyglądała pod tym samym kątem. I teraz przesuwamy oczywiście tą linię, zwróćcie uwagę. I zwróćcie uwagę, jak cena zachowuje się. Jak cena się zachowuje tutaj. Przesuwamy oczywiście tutaj jeszcze raz 50%. Rysujemy znowu linię. Ja to usunę, żeby nie zasłaniało nam obrazu. OK. I zwróćcie uwagę, jak cena pięknie podąża w środku tego kanału pomiędzy linią tutaj pierwszą, a tą ostrzegającą i powraca i zwróćcie uwagę, spadek gwałtowny ceny wyhamowuje gwałtowny spadek drugi raz. Także rysowanie tych linii pomaga dokładnie w analizie, jaką możemy przeprowadzać na temat pitchforka. A co jeszcze? No, spróbujmy inną. Okej. No, dobrze, na przykład dolar kanadyjski dzisiaj na realnych wykresach widzimy to, więc w związku z tym ekstremalny punkt jest pierwszy tutaj, drugi jest tutaj i trzeci jest tutaj. Ale a w związku z tym, że to jest niesamowicie długi cień, który jest niezwykle wyjątkowo długi, jak tutaj widać wszystkie, rysujemy ją, zaznaczamy na mniejszej formacji tutaj. I tu w tej chwili on również powinniśmy zaznaczyć tutaj. Zwróćcie uwagę, w tej chwili widzimy dokładnie, jak cena powraca do linii median i zobaczymy, co się będzie działo dalej w tej sytuacji. Oczywiście widzimy dokładnie, że JP Spectrum powraca do strefy neutralnej i zobaczymy, co będzie dalej, czy dalej będzie wybijał, czy będzie dalej szedł do góry. Okay. Moja ulubiona para, czyli funt do dolara australijskiego. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to określić. Jest pierwszy punkt. Czyli mamy tutaj punkt, drugi punkt, trzeci punkt,
zwróćcie uwagę, cena dochodzi do linii ostrzegawczej. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, prawda? Ale widzimy dokładnie, że cena wyhamowuje w strefie neutralnej. Także czekamy tutaj na zmiany tej ceny. OK. My przechodzimy do sedna naszej prezentacji, a mianowicie strategii azjatycki kanał. Jest to dosyć ciekawa strategia, dlatego że azjatycki kanał to strategia zapożyczona z dziennego handlu na giełdach. Ma to na celu uważną obserwację wybicia ceny w początku dziennej sesji na giełdzie lub forexie. W naszym przypadku musi wystąpić impet, co jest niesłychanie ważne dla nas, więc jeśli nie ma impetu, pamiętajcie o tym, jeśli nie ma impetu, nie ma zmiany ceny. OK. OK, tu jest jeszcze kanały. Nie wiem, dlaczego ona została ta. OK. Więc na czym to polega? No przede wszystkim nasza strategia koncentruje się na pierwszych 2 godzinach, gdzie Tokio zamyka się, Londyn się otwiera. Pamiętajcie o tym, że Londyn jest wyjątkowo, sesja londyńska i funt jest wyjątkowo niestabilny w stosunku do innych głównych walut. A londyńska giełda posiada największy wolumen obrotu ze wszystkich głównych rynków Forexu. No, a Tokio oczywiście ma najniższy. Jak długo to będzie jeszcze, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, po tym Brexicie zobaczymy, co będzie dalej. Rynek w Tokio kończy się o godzinie 9 do godziny 10 rano. W tym czasie następuje wybicia przyspieszenia. Ten czynnik łącznie trzema, przepraszam. To są 4 podstawowe filary, na których strategia jest zbudowana. Oznacza to, że będziemy zainteresowani wyłącznie podejmowaniem transakcji podczas tych 2 godzin, czyli rynek londyński otwiera się o 7 rano GMT, ale my będziemy musieli być przed tymi komputerami kilka minut wcześniej, abyśmy mogli sprawdzić nasze wykresy dla wszystkich okazji ustawienia pozycji. Będziemy używać ustabilizowany zakres w czasie sesji Tokio jako naszej otwarcia pozycji. A bardziej precyzyjnie będziemy czekać na momenty i kierunek sesji Londynu, kiedy cena zacznie wybijać nasz kanał, ale łatwo wyznaczyć punkty wejścia. W związku z tym zaznaczyliśmy tutaj kanał i tu jest ostatnia ósma czasu europejskiego i zwróćcie uwagę, wychodzi powyżej, powraca do kanału i idzie do góry bardzo ładnie. Zobaczmy, co dalej. OK, to są podstawowe zasady kanału, strategii kanału azjatyckiego, czyli funt jest wyjątkowo niestabilny w stosunku do innych walut. Londyński rynek Forex posiada największy wolumen obrotu, czyli w granicach około 40% całodziennego wolumenu jest właśnie z Londynu. Natomiast w granicach 400 bilionów dolarów, a w Tokio jest najniższy, bo jest oceniane około 200 bilionów dolarów. Czyli funt jest praktycznie nie jest walutą obracana obrotu podczas sesji w Tokio, więc w związku z tym on zawsze zachowuje się bardzo spokojnie. Rynek w Tokio kończy się między 9 a 10 rano GMT i w tym czasie następują wybicia i przyspieszenia ceny. Czyli wykorzystanie naturalnych założeń, naturalnych zachowania się ceny w tych kanałach. Zwróćcie uwagę, czyli tutaj mamy kanał, który jest ustabilizowany między północą a
siódmą GMT. Oczywiście w jaki sposób się ustawia? No przede wszystkim ustawiamy 7 pipsów poniżej i 7 pipsów powyżej, czyli ustawiamy sell stop i buy stop. Stop loss powinien być tutaj ustawiony też. No i czekamy na to, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ładnie funt schodzi tutaj do dołu. 160 dużych pipsów, czyli jeśli w pełnym lotem będzie, to jest $1600. Dziękuję, pozamiatane na całym dniu. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli kanał jest bardzo szeroki, no tutaj w tym przypadku mamy przykład 62 pipsów, to kolejny zakres jest no, wyjątkowo wąski, bo jest około 52 pipsów. Chociaż też tutaj w tej chwili mamy całkiem niezły zarobek. Tu jest kanał szeroki 19 pipsów. Pamiętajcie o tym, że im kanał jest węższy, tym eksplozja ceny będzie dużo większa. Czyli po prostu oczywiście tutaj występowała dywergencja, 56 pipsów, no i od góry do dołu tu jest później 134 pipsy. Kanał jest wyjątkowo szeroki, tworzy się trend, cena nie uzyska przyspieszenia. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, cena lekko dochodzi, powraca, ale tu już na tym samym poziomie, co mieliśmy kanał. Ups. Cholerny świat, przepraszam. Okej. Okej, czyli zwróćcie uwagę na nasz MT4, przepraszam, na JP Spectrum. Mamy dywergencję i tutaj bardzo ładnie wychodzimy z tej dywergencji poprzez 134 pipsy. Jeszcze jeden przykład tutaj, 9 rano czasu londyńskiego. Zwróćcie uwagę, ustawienie, zakres 170 pipsów. Oczywiście tutaj minus 7 pipsów, które żeśmy ustawili tą pozycję na minus 7 pipsów. W związku z tym 163 pipsy jest w bardzo ładnym zysku. Przejdźmy może na wykresy. Tu jest funt. Tu już wcześniej zaznaczyłem, oczywiście użyłem tutaj mój wskaźnik, który jest JP Trade Zone, który pozwala mi na ustawienie kolorów i ustawienie zakresu oraz godziny. Ja tu może pokażę, jak on, jego ustawienie wygląda. Okej, więc ustawiłem tutaj na cenie zamknięcia. Najlepiej ustawiać na cenie zamknięcia ze względu na to, że długie cienie nie przynoszą takich rezultatów, a jednocześnie wprowadzają pewien błąd w naszych obliczeniach. No i oczywiście zmieniłem kolor na złoty ze względu na to, żeby więcej, bardziej wyraźnie widać te zmiany. Oczywiście tutaj możemy wyłączyć europejski kolor. I w związku z tym zwróćcie uwagę, jak on pięknie wygląda. Oczywiście nie zawsze jest, nie zawsze będziemy mieli do czynienia w sytuacją, gdzie przynosi nam duży zysk. Zwróćcie uwagę, bo tutaj jest, te czerwone linie oznaczają minus 7 pipsów, więc tutaj jeśli ustawimy, to jest 12 pipsów. Także no, coś tam żeśmy mogli zarobić. Natomiast drugiego dnia już widać tutaj wybicie bardzo fajne, bardzo ładne. Rynek wyhamowuje, ustawia się bardzo proste. Drugiego dnia, kolejnego dnia mamy już do czynienia już no, z 30 pipsami. W tej chwili funt nie pokazuje nam bardzo dużych skoków, dużych zmian, no, ale jest to łatwy sposób zarabienia poprzez ustawienie samego kanału, ustawienia pozycji stop loss i będziemy mogli sobie śmiało handlować. Tutaj też dokładnie zwróćcie uwagę, jest ustawienie pozycji i mamy do czynienia 20 pipsów. Także dużego tutaj wysiłku nie musimy wykonywać.
Przede wszystkim no, musimy wstać wcześniej rano, to jest fakt. Ustawimy sobie kanał na wykresie godzinowym, gdzie i patrzymy, co się będzie działo. I zwróćcie uwagę, widać tutaj wyraźnie wszystkie zmiany, które można zaobserwować. Pamiętajmy o tym, że no, granicą takiego szerokości kanału jest w granicach 40 pepsów, a jeśli jest większy jak 40 pepsów, prawdopodobnie ten kanał będzie bardzo, przepraszam, wybicie ceny będzie bardzo płaskie, więc w związku z tym nie będą to duże zyski. No może przesuńmy troszkę wykres na inne. O, okej, okay. Przepraszam, tutaj ustawimy tylko, bo tutaj można ustawić jeszcze ilość tych formacji, ilość dni, więc ustawimy na, ustawimy to na 60 dni, także możemy sobie obserwować dalej. Zwróćcie uwagę, kanał wielkości jest 14-15 pepsów. Mamy 50 pepsów bez żadnego problemu. No, tutaj byłaby kłopotliwa sytuacja ze względu na to, że jest około 20 pepsów do góry i kanał tutaj spada drastycznie do dołu. Ale jeśli byśmy to ustawili na minus 7 pepsów, 7, no mniej więcej 7 pepsów, mielibyśmy zysku co najmniej 38 pepsów. Także widzicie tutaj, zwróćcie uwagę, to jest bardzo szeroki kanał w granicach 68 pepsów. No i wybicie ceny, zwróćmy uwagę, 7 pepsów. No to mniej więcej to by było 7 pepsów. Dałoby nam 14 pepsów. Także po szerokim kanale zawsze mamy bardzo słabe wybicie tej ceny. Zwróćmy uwagę może, o tutaj jest, zobaczcie jak bardzo ładnie zaczyna się w ogóle początek tygodnia, tutaj już mieliśmy tą różnicę ceny, no i ustawienie, a mniej więcej tutaj, ustawienie ceny 136 pepsów, bardzo ładny zysk, także jest to śmiesznie prosta strategia, która pozwala nam na ustawienie tego wszystkiego, ustawienie pozycji oczekujących i po prostu czekamy, co się będzie działo z ceną. Oczywiście pamiętajmy o tym, że możemy również obserwować całkowicie trend. W związku z tym, jeśli widzicie tutaj bardzo silne wybicie, tu jest efekt inwersji. Zwróćcie uwagę, cena gwałtownie wybija, jest niedziela i otwiera się tutaj rynek dużo niżej i gwałtownie spada do tej samej mniej więcej ceny, do tego samego poziomu, gdzie zaczął wzrastać. Więc w związku z tym tutaj mamy bardzo duże, no tutaj nawet można by było zaryzykować, tutaj 170 pepsów. Także tutaj jest dokładnie to samo, ta sama sytuacja, zwróćcie uwagę. No jest 54 pepsy kanał, więc tu jest dosyć szeroki ten kanał. Zostawiamy 7, mniej więcej 7 pepsów. Do góry, do samej góry jest 56 pepsów. Także to nie jest zachwycający zysk, no ale jest zysk. Zwróćcie uwagę tutaj, w tej chwili też to samo. Bardzo wąskie kanały, wybicie gwałtowne i utrzymanie tej pozycji przez 2 dni daje nam potencjalnie 170 pepsów. W związku z tym, że jesteśmy na godzinowym wykresie, więc widać tutaj wyraźnie ten efekt inwersji. A co jeszcze? No zwróćcie uwagę, za każdym razem, kiedy ten kanał jest bardzo wąski, tu jest właściwie 15 pepsów, 7 daje nam zysk w granicach 40 pepsów. Także każda prawie praktycznie pozycja daje nam zysk. Oczywiście tutaj, no niestety tutaj nie dało nam żadnego zysku, ale 7 pepsów. No tutaj mogliśmy zaliczyć wpadkę,
Tak, tutaj wpadka była. Ale kolejnego dnia mieliśmy zysk, więc w związku z tym wpadka byłaby, no w zależności od tego, gdzie byśmy ustawili stop loss. Ja z reguły ustawiam stop loss, jeśli jest poprzedzające ten skok ceny, poprzedzają długie świece, więc w związku z tym ustawiam stop loss tutaj powyżej 50%. Czyli lekko powyżej, no w granicach 75% tutaj ustawiam stop loss. Także ustawienie stop lossu gdzieś mniej więcej w tym miejscu, no, dałoby nam 24 pipsy straty, ale kolejny dzień przyniósłby nam ogromny zysk poprzez utrzymanie tej pozycji przez 2 dni. Także strategia jest śmiesznie prosta, jest bardzo łatwa do opracowania. Pamiętajmy o tym, że jest bardzo istotne, abyśmy rozpoznali, w którym kierunku jest trend. Tutaj by się przydał pitchfork, zwróćcie uwagę, jest pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci punkt. Także widzimy tutaj dokładnie, jak on się zachowuje. Co jeszcze? No niektóre dni będą oczywiście no, niski zysk, bo zwróćmy uwagę tutaj. Gdzie tu jest 7? O, 7 jest. 7 daje nam potencjalnie zysk 190 pepsów, plus dochodzi kolejny dzień 60 pepsów, w sumie 60 pepsów. Lekki spadek. Także w sumie do samej góry, zwróćcie uwagę, mielibyśmy 314 pepsów. Jeśli utrzymalibyśmy tą pozycję przez kilka dni. Właściwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli od niedzieli do niedzieli, jeśli byśmy utrzymali tą pozycję, byłoby bardzo duży zysk. Także gdzie, kiedy możesz zarobić tyle, jak nie na Forexie? A tu jest bardzo wąski, zwróćcie uwagę, jest bardzo wąski. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jest przede wszystkim trend. No mamy trend. W tej chwili mamy trend spadkowy. O, przepraszam. Mamy trend spadkowy, prawda? Ale kolejne zmiany ceny, zwróćcie uwagę, to jest wyżej od tej ceny, więc w związku z tym mamy kolejną zmianę trendu. Zresztą JP Spectrum potwierdza to. Zwróćcie uwagę, powoli wraca do góry i zabezpiecza ją on na dole tą pozycję. Czyli wskazuje nam kierunek, który byłby konkretny. Mamy spadek, mamy pierwsze wyhamowanie ceny. Oczywiście zwróćcie uwagę, że to wyhamowanie jest na. O, no to nie wiem, dlaczego tutaj narysowałem. 29, tutaj nie dochodzi do 29, więc w związku z tym wzrasta impet do góry. Wyhamowanie, czyli kolejny punkt pivotalny jest powyżej tego pierwszego i mamy do czynienia z trendem wzrastającym. Zwróćcie uwagę na JP Spectrum, pokazuje nam dokładnie to, co się dzieje. Cena powraca. Także pokazuje nam dokładnie, w którym kierunku jesteśmy, w którym kierunku jest trend. I zawsze możemy sobie pomóc tym, że będziemy obserwować trend i w jaki sposób ustawiamy pozycję. Oczywiście ustawiamy pozycję do kupna i do sprzedaży, ale wiemy, że w momencie, kiedy się zmienia nam trend, wiemy doskonale, że pozycje, które się otworzą, będą w tym samym kierunku co trend. Okej. A może inną parę? Spróbujmy. Okej.
Ok, w tej chwili tutaj nic nie mamy. Zobaczmy, co będzie dalej. Wrócimy na nasz wskaźnik, który pokazuje nam trade zone. Price, ok. 65. Pokazuje nam się, zmienimy na złoto, żeby było wyraźniej. Europejską strefę wyłączymy, więc nie będzie nam pokazywać kolorów. Ok. Czyli mam do czynienia z funtem do dolara australijskiego. No i tutaj mam spore te... Funt do dolara australijskiego ma tendencję w strefie azjatyckiej ma tendencję do dużych kanałów, ale potencjalne wybicia tych kanałów są dosyć spore również, więc zwróćmy uwagę na przykład na... Ja tutaj... Ok. Zwróćmy uwagę, co się dzieje tutaj, więc w związku z tym mamy 95 pipsów kanał, ustawiamy 7 pipsów powyżej. No mniej więcej tutaj. I mamy do czynienia z zyskiem 993 pepsy. A tutaj znowu mamy kolejne 30 parę. Kolejne tutaj mamy 80 pepsów. Także niektóre sytuacje są bardzo ciekawe, natomiast jeśli będzie bardzo wąski ten kanał, czyli w granicach 45 pepsów, tutaj zwróćcie uwagę, oznaczymy 7 pepsów. To jest trudno ustawić tutaj. No mniej więcej tutaj. Zmierzymy do samej góry i mamy do czynienia 389 pepsów. Czyli jakbyśmy znowu tutaj mamy do czynienia z sytuacją inwersji. Zwróćcie uwagę, jest wybicie ceny, wyhamowanie zmiany ceny i gwałtowne wybicie również poza kanał. Także jeśli byśmy utrzymali tą pozycję przez 2 dni, mamy do czynienia z bardzo dużym zyskiem. To samo i tutaj. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z... gdzie to jest? Ok, 7 i 8 na nich będzie. Więc tutaj mamy 30 pipsów zysku. No może z tą świecą, ze względu na to, że cena zacznie spadać i będziemy obserwować 19 pipsów. Także nie jest tak źle, jeśli chodzi o funt do dolara australijskiego. Tutaj też mamy do czynienia, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. No może jeszcze zwróćmy uwagę na walutę, która... No nie wiem, dlaczego mi się nie włącza. Okej. View. Market Watch, ok. Zwróćmy na to uwagę i zobaczymy, co się działo na przykład na funcie do dolara kanadyjskiego. To jest dosyć ciekawa para, czyli funt do dolara kanadyjskiego. Spread jest całkiem niezły, bo jest 0,9, niecały 1 pips na tick mill. Ok. Czyli teraz weźmiemy ten szablon blank. Tutaj są, ustawiony jest JP Spectrum i mamy do czynienia. Ok, teraz wrzucimy nasz wskaźnik Trading Zone. Input. Ok, 65. True. A tutaj 0,9. W związku z tym, że czas na
czas na wykresie jest pokazywany 2 godziny plus Europa, więc w związku z tym do GMT mamy 2 godziny, więc jeśli 9 minus 2 godziny, 7 rano, więc w związku z tym jest dosyć to dosyć wyjątkowo dobrze ustawione. No i tutaj mamy do czynienia 1-godzinny wykres. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Ten jest bardziej ciekawy, bo tutaj mamy 45 pipsów kanał, ale w sytuacji, kiedy mamy 7 pipsów, ok, mniej więcej tutaj 80 pipsów, no tutaj byśmy zaliczyli wpadkę, ale wyjątkowo byśmy tutaj mieli dobrą do tego, żebyśmy ustawili stop loss na powyżej połowy czarnej świecy, która jest dosyć długa. Również to samo i tutaj byśmy ustawili to, ale zysk byłby 7, ok, mniej więcej 7, byłby 50 pipsów. Także strata poniesiona tutaj byłaby w granicach 20 pipsów, 50 pipsów zysku, czyli 30 pipsów na czysto. No, tu wyjątkowe są sytuacje. Przepraszam, moment, ok. Tutaj były wyjątkowe sytuacje. Zwróćcie uwagę, jak wąski był kanał, 11 pipsów, 10 pipsów mniej więcej. Więc w związku z tym tutaj ustawienie 7 znowu daje nam stratę, ale ustawienie drugiej pozycji, gdzie tu jest 8, 7, 7, ok, mniej więcej daje nam potencjalnie utrzymanie pozycji przez 2 dni, daje nam 270 pipsów. Także znowu mamy efekt inwersji, który jest bardzo łatwy do rozpoznania. I oczywiście JP Spectrum potwierdza te wszystkie sytuacje tutaj. Okay. Także zwróćcie uwagę, im węższy ten kanał jest, tym lepsze jest zysk, podniesiony zysk. Bardzo niski, bardzo wąski ten kanał i daje nam potencjalnie dużą czyli otwarcie pozycji mniej więcej w tym miejscu daje nam w granicach do piątku. Także tutaj jest bardzo, bardzo wyraźne, tutaj również to samo, no, tutaj jest czysta, jasna sytuacja, gdzie ustawienie 7 pipsów daje nam, no mniej więcej to będzie tutaj na tych dwóch rozszczepieniu świec i mamy do czynienia z zyskiem. No i w zależności od tego, czy mamy stalowe nerwy, czy nie, tutaj by było dużo więcej. Oczywiście ja na przykład nie jestem w stanie utrzymać takiej pozycji, gdzie mam dosyć sporą stratę, tak jak w tym przypadku. Więc prawdopodobnie zamknąłbym na samej górze i otworzyłbym gdzieś mniej więcej tutaj, żeby kolejny był zysk. Ok. Także w niektórych sytuacjach te kanały nie działają. W 80% powiedzmy one działają, natomiast są sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Funt do dolara szwajcarskiego ma dużo mniejsze zasięgi, dużo mniejsze, no zobaczmy tutaj w tym przypadku trade zone 65, żeby to było łatwiejsze. O, przepraszam, a tu jest zła wersja. Trade zone 1.0. Ustawiamy czas na 0.9. Chcemy widzieć to wyraźnie, czyli zmieniam kolor. Wyłączam kolorowanie strefy europejskiej, bo nam niepotrzebne, tylko chodzi nam o Azję.
I w związku z tym widać tutaj dokładnie, jak sytuacja wygląda. Niektóre sytuacje są bardzo ekstremalne i w związku z tym tutaj mamy szansę na większe zyski, ale tak naprawdę no, trudno jest powiedzieć, gdzie i kiedy one osiągną te zyski. Jeśli one są wąskie, bardzo wąskie te kanały, więc w związku z tym mamy do czynienia 45, 70, ok, 70. Mamy do czynienia z bardzo sporym zyskiem 130 pipsów. Także każda waluta pochodna od funta, czyli czyli funt do dolara, funt do dolara australijskiego, funt do franka szwajcarskiego, funt do jena japońskiego i funt do dolara kanadyjskiego są dla nas bardzo ekstremalne i bardzo łatwe do handlu. Więc podsumowując to wszystko, mamy do czynienia w ten sposób, że im węższy kanał, tym silniejsza będzie eksplozja ceny. Pamiętajmy, zwracajmy szczególną uwagę na trend, w którym kierunku ten trend podąża, więc w związku z tym zwróćcie uwagę, że w tym przypadku trend jest spadkowy, więc w związku z tym nawet nie dotyka górnej granicy tego kanału i nawet nie ma szans na to, żeby zaliczył tutaj ten kupowanie. Również to samo tutaj, to samo tutaj, to samo tutaj. Także praktycznie zwracajmy szczególną uwagę na formacje, na które będziemy patrzeć. Ok. Jesteśmy w tej chwili, mamy pytania. Ok. O, już mamy pytania. OK, zobaczmy tutaj jeszcze, wróćmy. OK, jest, są. Jeśli przenieślibyśmy handel do Niemiec, to co z tego mogłoby wynikać? Nic by nie wynikało. Czy są jakieś pary walutowe, które wyjątkowo ładnie się sprawdzają w tej strategii? Tak, Robert, sprawdzają się wszystkie pochodne do funta, no przede wszystkim. Ale w tej chwili możecie zobaczyć, możecie zobaczyć, jak wygląda sytuacja na innych parach. Jak prowadzisz pozycję, czy ustawiasz stepy i przestawiasz stop loss? A przede wszystkim kontroluję stop loss. Nie ustawiam take profit, dlatego że nie jestem w stanie przewidzieć, dla was, co znaczy, że nie jesteście wy w stanie obliczyć, jak wysoko dane sumy sięgnie, więc w związku z tym zawsze pozostawiam stop loss. Oczywiście przesuwam, jeśli pozycja osiągnie zysk 20 pipsów, to przesuwam mój stop loss na break even. Jaka jest skuteczność strategii? No, w związku z tym, że to jest manualna strategia, więc tu zależy od twojej psychiki, jak psychicznie to widzisz, jak psychicznie reagujesz na zmiany ceny. To znaczy wszystko z funtem można brać pod uwagę. Tak, dokładnie, wszystko z funtem. Czy jest dostępny wskaźnik? Który wskaźnik? Z Londynu do Niemiec. W Europie musisz stawać dużo wcześniej jak w Londynie, więc w związku z tym musisz to brać pod uwagę. Czy tylko na wzrosty? Nie, nie tylko na wzrosty. Oczywiście handlujemy na spadki. Tak, JP Spectrum jest w tej chwili przez dwa dni na sprzedaż 60% na sprzedaż. Oczywiście możecie się ze mną kontaktować. Gdzie to jest? Ups, przepraszam. No nie wiem, co się dzieje, dlaczego moja prezentacja nie rusza się dalej. Okej.
Okej, okay, już się rusza. Dobrze. Tu są namiary na mnie. Wyślijcie do mnie pytania, jeśli macie jakieś prywatne oczywiście. Chętnie pomogę. W jaki sposób można otrzymać GP Spectrum? Napisz do mnie maila i ja ci odpowiem dokładnie. Spóźniłem się tylko, czy to będzie nagrywane. Tak, będzie nagrywane. Kiedy wiemy, że cena osiągnie linię median? No przede wszystkim patrzymy, jak cena się zachowuje w stosunku do pitchforka. Czy to jest linia, czy to cena spada gwałtownie i utrzymuje się na pitchforku, czy w takim układzie ona jest dużo wyżej od linii trend, od linii median. Trade zone ustawiamy sami. Tak, dokładnie. JP Zoom. Nie wiem, co to jest JP Zoom. JP Spectrum. Tak jak mówiłem, Ryszard, jest na sprzedaż w tej chwili 60% off. Ale czy należałoby się spodziewać zmiany zachowania funta w godzinach europejskich, jeśli handel odbywałby się we Frankfurcie? A Piotr, musisz stawać wcześniej w Europie. Godzinę wcześniej musisz stawać, czyli o 7 rano GMT, czyli o 8 rano europejskim. Czyli nie jest tak źle, możesz śmiało handlować w tych europejskich godzinach. Ok, gdzie można obejrzeć poprzednie webinary? No to już tutaj powinni nam odpowiedzieć chłopcy z TechMill. ok. Możecie się zarejestrować na mojej stronie, tam jest kilka wideo bezpłatnych, gdzie można obejrzeć poprzednie webinary. JP Spectrum działa tylko na MT4, ale jeśli będzie duże zapotrzebowanie, to zmienimy na MT5. Jak na razie wszyscy handlują na MT4, więc w związku z tym nie ma sensu tego zmieniać. Ok. Jest bardzo mała zmiana, więc w związku z tym nie ma problemu do zmienić JP Spectrum, żeby działał na MT5. Ok. Jeszcze jakieś pytania? Tak jak już powtarzałem, w tej chwili JP Spectrum przez 2 dni jest na 60% off. Z upustem 60%, przepraszam. Z reguły, jeśli prowadzę pozycję, to przesuwam stop loss w dalszym ciągu. Oczywiście JP Spectrum pokazuje mi dokładnie, jak daleko i gdzie znajduje się potencjalnie impet. Pamiętajmy o tym, że JP Spectrum nie pokazuje trendu ceny, ale pokazuje trend impetu. To jest bardzo istotne, żebyście o tym pamiętali. Więc w związku z tym JP Spectrum bardzo często, dużo wcześniej pokazuje mi, co się będzie działo za chwilę i jestem w stanie kontrolować nasze zmiany. Oczywiście pamiętajmy, że bardzo istotnym elementem tutaj są bardzo istotnym elementem tutaj są przede wszystkim zmiany ceny. Jakie są godziny kanału według czasu warszawskiego? No, warszawski to jest plus 1 godzina, więc dodaj sobie do tych godzin, o których mówiłem, 1 godzinę i będziesz miał czas europejski. To jest bardzo prosta kalkulacja. Czy należałoby się spodziewać zmiany zachowania GBP w godzinach europejskich, jeśli handel odbywałby się na przykład we Frankfurcie? W momencie, kiedy zamyka się giełda w Tokio, otwiera się giełda w Londynie. Pamiętajmy o tym, że Londyn jest ważniejszy jak Europa. Europa tutaj nie ma takiego dużego obrotu jak funt i w Londynie, więc w związku z tym wszystko dopasowujemy do Londynu.
nawet czas GMT jest w tej chwili londyński, więc dochodzi do dla nas plus godzina do czasu europejskiego i wtedy mamy czas europejski, możemy handlować. Pamiętajmy o tym, że istotnym elementem tutaj jest funt. Funt jest, nie jest walutą, która jest handlowana w strefie azjatyckiej i w związku z tym pozostaje nam moment, kiedy otwiera się giełda w Londynie. Jeśli giełda otworzy się w Londynie, mamy do czynienia, jeśli mamy wąski kanał, będziemy mieli do czynienia z dużą eksplozją ceny i w związku z tym jest to czysty zysk, bardzo śmiesznie prosty zysk. Także tutaj Frankfurt, czy inne, ja jestem tutaj i mam minus 5 godzin, więc w związku z tym również muszę wstawać i muszę handlować, tak. Okej, coś jeszcze? A GP Spectrum jest w tej chwili na wyprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż z upustem w ten sposób. Zapraszam gorąco, jest to doskonały wskaźnik, doskonale się handluje, bo widzimy zawczasu, gdzie i kiedy się dokonują zmiany, gdzie i kiedy cena się zmienia i no i dokonują się te zmiany dużo wcześniej, zanim te zmiany na wykresie cenowym się odbywają. Więc w związku z tym tutaj widzimy jasno i przejrzyście to, co się dzieje na wykresach. Okej, okay, coś jeszcze? Jakieś pytania? Okej, widzę, że nie ma, więc dziękuję bardzo. A w następnym tygodniu mamy kolejny nasz webinar. O, tutaj jest jeszcze, przepraszam. Czy jest dostępny wskaźnik? GP Spectrum jest dostępne po wykupieniu całego systemu. Czy to tylko na wzrosty? No nie tylko na wzrosty, ale również i na spadki, więc ustawiamy dwie pozycje. Jedna na kupno sprzedaży z buy stop, buy sell i wtedy w zależności, w którą stronę eksplozja nastąpi, w tą stronę będziemy mieli zysk. W jaki sposób on otrzyma JP Spectrum? To już było, okej. Okay. Jakie są godziny kanału według czasu warszawskiego? To już było. Czy zupełnie początkujący poradzą sobie z JP Spectrum? Oczywiście najpierw na demo i czy na narzędzie może nastąpić inne, czy wystarczy tylko poznać i można handlować. Leszku, JP Spectrum jest łatwo wytłumaczony. Jest 6 godzin wideo nagrań. Jest bardzo łatwy, plus 2 godziny ze mną możesz poznać JP Spectrum, więc tutaj nie widzę problemów, jakie mógłbyś napotkać. Adam, napisz do mnie maila, to ci wyślę dokładnie. Nie mogę w tej chwili mówić na temat ceny. Jaka skuteczność JP Spectrum? Znowu powtarzam, że JP Spectrum jest systemem mechanicznym, przepraszam, wskaźnikiem mechanicznym, więc tutaj zależy od twojej psychiki. Jeśli masz dobrze ustawioną psychikę i widzisz wszystkie sygnały, to skuteczność jest 100%. Jeśli nie widzisz tego, nie będziesz widział tego, no to skuteczność będzie dużo niższa. Także to nie jest automatyczny wskaźnik i nie jest automatycznie otwieranie i zamykanie pozycji, ale to jest po prostu mechaniczny, pomagający wskaźnik, który pomaga nam w tym, co się dzieje. Okej. Okay.
O, JPZone 1, tak, można otrzymać. Zaraz wrzucę na moją stronę, także ci, co są zarejestrowani, mogą sobie śmiało ściągnąć. Jest stara wersja, ale w tej chwili tą nową wrzucę tam. Krzysztof, cześć. Witaj, super szkolenie. Będzie jakieś szkolenie z kryptowalut? To, co widzisz, handel na Forexie jest dokładnie tym samym handlem na kryptowalutach. Dla przykładu wrzucę tutaj dla Was, żebyście mogli zobaczyć analizę, moją analizę na kryptowalutach. Już sekundę, wrzucę tylko wykres. Jak widzisz, jest JP Spectrum i jest Pitchfork, który narysowałem, i zwróćcie uwagę, jak zachowuje się cena. Cena doszła, przecięła linię trendu, przepraszam, median linię, i wraca z powrotem i wybija w dalszym ciągu tutaj do góry. To jest pierwszy sygnał. Drugi sygnał to jest przecięcie linii trendu tutaj, widzicie? Pierwsza świeca przecina linię trendu, otwieramy w tym miejscu tutaj drugą pozycję, na przykład w tym miejscu, lub też tutaj, chociaż tutaj nie bardzo bym otwierał, dlatego że są świece z długimi cieniami i po prostu bałbym się tutaj otwierać. Natomiast tu jest ewidentne, jasne i wyraźne otwieranie ceny. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z JP Spectrum, schodzi do niżej. Jak wiemy, to, co żeśmy wcześniej mówili na temat JP Spectrum, pokazuje trend, więc w związku z tym popatrzcie, cena spada, JP Spectrum spada i podnosi się, i zwróćcie uwagę, co się dzieje z ceną. Czyli podnosi się. Czyli reasumując, to, co widzisz na Forexie, na nasze analizy, wskaźniki, tak samo dokładnie one działają na kryptowalutach, plus te poziomy, które są dla nas bardzo istotne, okrągłe poziomy, plus JP Spectrum, plus analiza z linią trendu jest czymś, co jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo łatwe. Czy jest jakaś zauważalna korelacja między JP Wajdu, funt w godzinach zamknięcia Tokio, otwarciem Londynu? Tak, zwróćmy uwagę, czy ja tu mam funt do jena. Dokładnie to samo się dzieje. Funt nie, pamiętajmy o tym, że funt nie jest walutą, którą Japończycy handlują. Funt w tym przypadku w strefie azjatyckiej jest bardzo, bardzo mało handlowany, więc w związku z tym, w momencie, kiedy japońska giełda się zamyka i londyńska strefa się otwiera, więc w związku z tym następuje ta eksplozja, dlatego że funt jest wybija tą cenę ze względu na to, że funt zdaje się silny. A Londyn, pamiętajmy o tym, że Londyn z reguły handluje na funcie. Czy jest jakaś zauważalna korelacja? Czy jest korelacja? No, zwróćmy. Okej, okay, no. Ups. View. Market Watch. Funt do jena. Zobaczymy, czy się znajduje tutaj funt do jena. Żeby pokazać, żeby nie być gołosłownym, tak jak to niektórzy mówią. Funt do jena jest tutaj gdzieś. Funt do franka. Funt do jena jest. Okej. Okay. O, tu jest funt do jena. Jak widzisz, dokładnie to samo się dzieje, a przede wszystkim funt w strefie azjatyckiej nie jest wiodącą walutą. Więc w związku z tym
wyhamowuje cena i wtedy lądy włącza się i gwałtowne wybicie. Ale Azja to nie tylko Japonia, bo grają też Chińczycy i Hindusi. No tak, ale to mówimy, że to jest Japonia, bo główną strefą handlującą jest Tokio. Nie Szanghaj, nie Japończycy, nie Hindusi, tylko Tokio jest główną giełdą i w związku z tym $200 bilionów jest handlowanych w Tokio, a nie przez Hindusów. Bierzemy w sumie całą Azję i mówimy tylko o tym, że to jest Tokio, no ale to wiadomo, że to jest cała Azja, że zarówno i Chińczycy, i Hindusi, i Pakistańczycy, i inni też handlują w tym samym czasie. Także widzicie tutaj, jen japoński też wyhamowuje i w momencie, kiedy strefa londyńska się otwiera, jest wybicie z 80 pepsów, tu jest 50. Okej. Okay. No dobrze, to jeszcze macie jakieś pytania? Także tutaj macie do mnie namiary, adres mailowy. Na WhatsApp jestem też dostępny, także możecie śmiało pytać się na WhatsApp. A Skype już teraz coraz mniej używam. No i tu jest moja polska strona, także. Także jest ok. No dobrze, skoro nie ma już pytań, więc w związku z tym dziękuję bardzo. No i zapraszam na kolejne spotkanie w następny wtorek. A w następny wtorek będziemy mówić na temat mojej strategii New Dimension. To jest tak jak mówiliśmy na ten temat, że jest strategia Billa Williamsa, która się nazywa Profitunity. Natomiast w książce napisał o handlu w chaosie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że handel w chaosie to nie jest w bałaganie, ale w strukturze, w bardzo precyzyjnym ustawieniu ceny. Więc w związku z tym ja nazwałem to New Dimension ze względu na to, że to jest nowy wymiar tego, co w czym handlujemy. Oczywiście będziemy używać fraktale, będziemy używali dwie linie średnie i będziemy używali JP Spectrum, które pokaże nam dokładnie, gdzie można zobaczyć moje analizy. No, na JP Spectrum możesz zobaczyć, przepraszam, TradingView, napisz moje imię, nazwisko, a na pewno znajdziesz. Zresztą zobaczmy, czy to się da. OK, usuniemy. Strona główna. Na JP symbol, tu jest ludzie. I zobaczmy, czy jest Jim Poniat. Jest szuka. I nie znalazł. Okej. Czyli ludzie i napiszemy Jimmy CDN. O, Jimmy CDN. I tu są moje analizy. Mam w tej chwili ponad 1000 ludzi obserwujących mnie. Napisałem 400 pomysłów przez kilka lat. No i tutaj wszystkie są moje analizy. Także można śmiało oglądać. Głównie są na Bitcoinie. Okay. Okej, okay, jestem. Okej, okay, super. To cieszę się, że mnie obserwujesz. Jadziu. Okej. Okay.
Ja też. Okej, okay, no cieszę się, że są tutaj ludzie, którzy mnie obserwują. Czy strategia jest możliwa ze świecami Heiken Ashi? Spyszku, nie używam Heiken Ashi, nigdy nie używałem, nigdy nie miałem szans na to, żeby spróbować. Próbowałem wszystkich systemów, próbowałem wszystkich wskaźników, ale Heiken Ashi nigdy nie próbowałem, także nie wiem, spróbuj zobacz na demo, czy to działa. No i powodzenia w takim razie. Okej, dziękuję bardzo. Było mi niezmiernie miło, że wszyscy byliście tutaj i zadaliście ogromną ilość pytań. Cieszę się i w takim razie do zobaczenia w przyszły wtorek. A obiecany wskaźnik o strefach, tak, już w tej chwili zacznę, już go wrzucę i nie ma problemu. Jakie giełdy kryptowalut używasz? No przede wszystkim Bitcoina. Inne reszta jest bardzo symetryczne do Bitcoina, więc w związku z tym bardzo, bardzo ładnie chodzą również te inne. Ale w kryptowalutach Bitcoin jest jednak królem tego, co można handlować. Okej, dziękuję ślicznie. I czekam na wasze maile. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. Dziękuję Adam za uznanie. Bardzo się cieszę, że ci się podobał wykład. Okej, dziękuję, trzymajcie się, cześć, hej.